Dzień dobry, nazywam się Agata Jędraszczak, prowadzę blog kuchniaagaty.pl i dziś zapraszam na świąteczną, bardzo długą podróż, bo z Australii aż po przyspak inspirowany kuchnią brytyjską. Zainspirowana kuchnią brytyjską, postanowiłam troszkę ją zmodyfikować na modłę bardziej świąteczną. I przygotuję morszczuka australijskiego. Australisa to jest bardzo delikatna ryba. Przypomina nieco dorsza o białym mięsie, dziko żyjąca, więc świetnie sprawdzi się w takim smażeniu w panierce. Ale panierka nie będzie zwykła, bo to będzie panierka migdałowa. A migdały przecież bardzo z Bożym Narodzeniem się kojarzą. Do tego znowu taki mały myk, bo zamiast klasycznego brytyjskiego pire groszkowego zrobimy pire ziemniaczane, ale z dodatkiem groszku i przesmażonej szalotki. Zacznę od posiekania szalotki, ponieważ tak to już jest, że przysmażona cebulka zawsze dodaje dobrego, intensywnego smaku do naszych dań. Odrobina oleju i szalotka. I szczypta soli. I dosypuję groszek. Najlepiej użyć takiego mrożonego, w końcu zima i taki jest najłatwiej dostępny. Groszek już zmiękł, a ja mam garnek ugotowanych ziemniaków. Utłukę je teraz z dodatkiem śmietanki i kremówki. I teraz do puree dodaję groszek i także odrobinę go utłukę, bo chociaż chcę, żeby gdzieś tam większe kawałeczki strączków zostały. Jeszcze odrobina pieprzu. I znowu tłuczemy. I ziemniaczano-groszkowy dodatek do australisa gotowy, to zabieram się teraz za rybę. Jak wspominałam, wybrałam dzisiaj do smażenia australisa, to ryba firmy Abramczyk. Można ją kupić w postaci mrożonej lub świeżej, ja wybrałam świeżą. Jak wspominałam, rybę chciałabym opanierować, ale w troszkę inny i świąteczny sposób, dlatego wybrałam mielone migdały. I żeby panierka miała się czego trzymać, oczywiście roztrzepane jajko. Rybę doprawię solą i pieprzem. A następnie to delikatne białe mięso obtoczę najpierw w jajku, a następnie w mielonych migdałach. Pozostaje mi rozgrzać do smażenia dobry olej albo klarowane masło. Australisa, tak jak każdą rybę, smażymy najpierw od strony skóry. Ryba już zarumieniła się od strony skóry, dlatego przełożę ją teraz na drugą stronę. W czasie, kiedy ryba dochodzi, przygotuję talerz z puree. Możemy posłużyć takim okręgiem, żeby porcja była równa. I druga. No to dla kogoś bardzo głodnego. Całość opruszymy pieprzem. Życzę Państwu smacznego i wesołych świąt.